Druk numer 450, jest to ponownie projekt grupy radnych, referuje pan Marek Sikora. Na wstępie powiem tak, było spotkanie 15 kwietnia w dzielnicy pierwszej z radnymi z dzielnic, które przechodzą właściwie miasto na rzecz, przejeżdża przez ich okręg. I po prostu doszliśmy do wniosku, że ta linia tak jest niewykorzystana na odcinku. Tak, 24. Wnioskuje się do Ziki to zmianę trasy. Tutaj w naszej dzielnicy jest tak, że do Jubiliatu jest tak samo jak do tej pory jeździł, a później zmiana będzie bez Kościuszki, Księcia Józefa, Most Wierzniewski, Zielińskiego Kapelankę do Czerwonych Maków. W tym momencie autobus skończy swój bieg na rondzie Lubelskim. Także to jest zysk dla mieszkańców z Wierzniewca, bo mamy połączenie z Czerwonymi Makami bezpośrednie. Czyli tam, gdzie są te kampusy i są wszystkie uczelnie. W tym momencie wiem, że większość, prawie wszystkie dzielnice, które już miały sesję do tej pory, a były zainteresowane trasą, czy ósma na pewno, trzecia, chyba druga, pierwsza na pewno poparły to wszystko. Taką samą uchwałę to były wysłane te same uchwały do wszystkich dzielnic, więc około 7 czy 8 dzielnic poparło tę uchwałę. No podobnie jest tą uchwałą później 451, co będzie następne. Tyle w sumie. Czy ktoś z Państwa na jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeszcze jedna uchwała została przyjęta.